Opowiemy historię człowieka niezłomnego, niestrudzonego, który całe swoje życie poświęcił ratowaniu ludzi, ratowaniu mienia. Podczas II wojny światowej brał udział w akcjach strażackiego ruchu oporu, a po wojnie w czasach stalinowskich był prześladowany. Nie przestał jednak wierzyć w ludzi. Władysław Pilawski niemalże całe swoje dotychczasowe życie poświęcił służbie w Straży Pożarnej. Przyszedł na świat 29 grudnia 1913 roku w Czarnkowie. Wywodzi się z rodziny wielodzietnej, miał 6 braci i 5 sióstr. Rodzice przyszłego pułkownika przywiązywali bardzo dużą wagę do wychowywania dzieci w duchu patriotycznym oraz katolickim. Od najmłodszych lat Władysław Pilawski związany był ze strażą. Zainteresowanie małego chłopca działalnością społeczną w straży zaszczepił ojciec, który w latach 1926-1939 był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnkowie. Wpływ był ojca. Dlaczego? Do roku 1933 w Wielkopolsce nie było zawodowych oficerów na powiecie. Komendant powiatowy to był naczelnik ochotnik. Tu w Czankowie był jakiś Maksymilian Włodarczak. I ojciec, będąc w kontakcie z władzami, wiedział, że od 1934 roku mają być powołani, wówczas się nazywali powiatowi instruktorzy pożarnictwa, jako zawodowi oficerowie pożarnictwa. I ponieważ były nowe stanowiska pracy, no atrakcyjne dosyć wszystko, to decydowałem się, że ten kurs ukończę, prawda? I po ukończeniu obejmę tą funkcję. Tym bardziej pewne przygotowanie, żeby dostać się na ten kurs, trzeba było mieć albo stopień oficerki wojska, albo ukończoną podchorążówkę i praktykę w Ochotniczej Straży. Ja jedno i drugie miałem i zostałem przyjęty wówczas na szkolenie na oficera zawodowego pożarnictwa. Zagrożenie pożarowe było niewspółmiernie większe niż jest obecnie. Szczególnie budownictwo. Większość budynków była drewnianych, dużo strzechy ze słomą, więc ryzyko powstania pożaru było wówczas bardzo wielkie. Ale niezależnie od tego, to zawsze była ta obawa szerokiego rozprzestrzeniania się pożarów. No, ja z późniejszej mojej praktyki to wiem, w Lubelskim jak pracowałem, pamiętam taką wieś Kraczmiska, jak powstał pożar, to spaliło się 136 budynków. Cała wieś. Wszystko było drewniane. W tym okresie Straż Pożarna rozpoczynała swoją działalność. Wyposażenie straży było wówczas bardzo zróżnicowane. Wielkopolska, a w ogóle straże byłego zaboru pruskiego, to już posiadały, jak my nazywamy, nowoczesne sikrawki z resorami, z wszystkim, wyposażone już w specjalistyczny sprzęt, węże znormalizowane, łączniki znormalizowane. Natomiast na wschodzie Polski, to u nas sikawka na przykład była na czterokołowym podwoziu o zaprzęgu konnym. A tam były głównie sikawki malutkie, przenośne. Wóz chłopski podjeżdżał i na ten wóz się kładło sprzęt i jechało się do pożaru. Tu jest taka straż wielka Małopolski, gdzie widać drabiasty wóz i na nim się wozi sprzęt. Teraz na terenach wschodnich nie było w ogóle stosowane drabiny mechaniczne. A tu już Czanków miał, Wieleń miał, prawda? Wszystkie miasta powiatowe posiadały już na czterokołowym podwoziu konnym, o zaprzęgu konnym i już mieli drabiny mechaniczne. To jednak umożliwiało szczególnie zajmowanie stanowisk gaśniczych gdzieś koło obiektów palących się, prawda? Bo drabiny przystawne to była po prostu już w pewnym dużym zakresie ograniczony dostęp do miejsca pożaru. Podnoszenie drabiny odbywało się za pomocą ręcznej korbki. Natomiast już większe miasta, na przykład Poznań,
to już miał 22-metrową drabinę, napęd pneumatyczny, butle z dwutlenkiem węgla i one stanowiły napęd do wysuwania drabiny na wysokość 22 metry. W Wielkopolsce była jedna zawodowa straż pożarna w Poznaniu. Poznań dostał 5 samochodów w 1912 roku i była to pierwsza polska, na ziemiach polskich straż zmotoryzowana. Kraków w 1914 roku, Warszawa w 1916 roku. A więc to był okres przełomowy, gdzie zaczęto wprowadzać motoryzowanie straży pożarnych. Dołożono wszelkich starań, aby usprawnić system gaszenia pożarów. Na Mazowszu już były harcerskie drużyny pożarnicze, a tutaj harcerze byli przystosowywani do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jeszcze nie stanowiły samodzielnych drużyn ratowniczych. Dopiero w 1927 to w Wielkopolsce zorganizowano już drużyny harcerskie i były zawody pożarnicze. Późniejszy pułkownik mógł dzięki ojcu uczestniczyć w imprezach strażackich, a także w spotkaniach ze strażakami. Jako uczeń gimnazjum często udzielał swojej pomocy w gaszeniu okolicznych pożarów. W drużynie harcerskiej ćwiczenia odbywaliśmy w straży i byliśmy przygotowywani jako pomoc dla ochotniczej straży pożarnej. Przy pożarach większych donosiliśmy dla prądowników wodę, ręczniki na twarz, ochrona przed promieniowaniem, ale największą sensacją było udział w ćwiczeniach. Szczególnie na ratuszu z drugiego piętra zjeżdżaliśmy worem ratunkowym na ziemię. Worek ratunkowy to jest, no na filmach to często teraz jeszcze widujemy. Na wyposażeniu obecnie w straży też jest. Jest zamknięta przestrzeń, u góry się zaczepia, głową naprzód delikwenta się składa i zjeżdża potem na dół. To jest system ratownictwa, prawda? Głową naprzód dlaczego? Bo często obuwie, jakieś gwoździe może mógłby zaczepić, a w ten sposób po prostu bez oporu się zjeżdża na dół. W razie wybuchu pożaru zwoływano się sygnałem trąbki, a w późniejszych latach ręczną syreną pożarniczą. Dla miasta był opracowany specjalny system alarmowy. W tym okresie nie było jeszcze elektryczności, więc o syrenach nie było mowy. Były wyznaczone punkty alarmowe straży pożarnych. Na domu mieszkańca takiego, który był szefem tego punktu, była tablica z napisem, tu miejsce zgłoszenia pożaru. Ten właściciel, który miał to oznaczenie, posiadał trąbkę. I w trąbki wybiegał na ulicę, trąbił i w ten sposób alarmował strażaków. A te punkty to tak były co 400-500 metrów. W mieście szczególnie, to strażacy ochotnicy, część, która była najbliżej, biegła do strażnicy i ze sprzętem wyjeżdżała, a część to od razu na miejsce pożaru, jak bliżej był pożar jego mieszkania niż strażnica. Trzon straży pożarnych stanowił ruch ochotniczy. Ta możliwość dalszego służenia w straży to była tylko w ochotniczej straży pożarnej. To nie dawało zawodu. W tym okresie to raczej ja uważałem, będę tam ochotnikiem, prawda, dalej będę czynny, ale muszę znaleźć jakiś zawód, żeby z czegoś żyć, prawda. A dopiero w 1934 roku otworzyła się ta furtka, że powołano stanowiska zawodowych oficerów pożarnictwa. I to wykorzystałem i w ten sposób zostałem zawodowym oficerem pożarnictwa. A przynależność do straży była uzależniona od zawodu, bo nawet gdybym był innego zawodu, nie, to w środowisku innym mógłbym pracować, no ale raczej z sugestią dalszej współpracy jako ochotnik. Wysunęła się ta możliwość zostania oficerem zawodowym, prawda? I to zaważyło
że zdecydowałem, idę na zawodowego oficera. Działalność młodzieńcza pułkownika dała fundament jego późniejszemu podejściu do traktowania zespołu. Będąc na stanowiskach kierowniczych, często uczestniczył w akcjach ze swoimi podopiecznymi. Uważał bowiem, iż w straży najważniejsze jest to, że zespół może na sobie polegać. Po maturze w 1933 roku wiedział już, że chce zostać zawodowym oficerem Straży Pożarnej, dlatego też wstąpił do wojska. Był to jeden z warunków, jaki trzeba było spełnić. Ja jako ochotnik zgłosiłem się do służby wojskowej po maturze. Chodziło mi o to, żeby jak najszybciej mieć uregulowane te podstawy do ewentualnego zawodowego pożarnictwa i ukończyłem dywizyjny kurs potrącznych w 57 Pułku Piechoty w Poznaniu. Zaraz po ukończeniu służby wojskowej w 1934 roku Władysław Pilawski powrócił do rodzinnego Czarnkowa. Jak wróciłem, to nadal byłem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, ale wtedy już zgłosiłem się jako kandydat na zawodowego oficera pożarnictwa. Decyzją inspektora pożarnictwa Tadeusza Buszy 10 kwietnia Władysław Pilawski objął stanowisko instruktora powiatowego w Rawiczu. Ja starałem się, żeby być w Czarnkowie, ale województwo inspektor mi oświadczył, Wydział Powiatowy w Czarnkowie nie przewidział jeszcze środków na utrzymanie instruktora, a w Rawiczu już przewidział, nie? I dlatego poszedłem do Rawicza. Będąc na tym stanowisku, mógł prowadzić nadzór nad strażakami zrzeszonymi w Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Ze struktury związku wynikało, iż w każdym powiecie powinien znajdować się instruktor powiatowy pożarnictwa. Pożarnictwo polskie do roku 1934 prawnie nie było uregulowane. Były trzy zabory. W każdym zaborze obowiązywały odrębne przepisy już tych po prostu państw zaborczych. W 1934 roku ukazała się, Sejm uchwalił pierwszą ustawę o ochronie przeciwpożarowej państwa. I ta ustawa przewidywała strukturę, że zadania wykonywania ochrony przeciwpożarowej mają samorządy. To były województwa, powiaty i gminy. Były takie pewne anomalia, bo tak, na podstawie ustawy, rozporządzeniem Rady Ministrów został powołany Związek Straży Pożarnych. I Związek Straży Pożarnych prowadził szkolenie zawodowych oficerów i ochotników. Prawda? I teraz, jak byłem na powiecie, nie? To moje główne zadanie było szkolenie, organizowanie działalności ochotniczych straży, bo tylko były ochotnicze. Więc po prostu ten kontakt z ochotniczym strażactwem zawsze był bardzo aktywny. Że ja zostałem zawodowym oficerem, to znaczy, że wcale nie było odejście od ochotniczego strażactwa. Zostałem właściwie fachowym organem dla ochotniczych straży pożarnych. Do głównych zadań instruktora pożarnictwa należało prowadzenie nadzoru nad sprawami organizacyjnymi, szkoleniowo-inspekcyjnymi oraz sprawami związanymi z wyposażeniem straży w sprzęt pożarniczy. Władysław Pilawski w 1935 roku powołał 7 ochotniczych straży pożarnych. Zarządy gminne na podstawie ustawy miały obowiązek zabezpieczenia przeciwpożarowego swoich osiedli. I dlatego wynikało z tego również zadanie odpowiedniego wyposażenia straży i świadczenia na rzecz utrzymania tej straży, strażnic i tak dalej. W pierwszym okresie z 3 lata to by gminy czasem złotówki nie dały. Czy sołtys, czy jacyś obywatele występowali do mnie, że chcieliby u siebie mieć zawodową straż pożarną. Ale było też tak, szczególnie większe miejscowości, które już miały sprzęt i powinna być straż,
to myśmy wyznaczali z urzędu zebranie mieszkańców, mężczyzn tam w wieku takim i takim, i na to zebranie się jechało i przedstawiało cel powołania Ochotniczej Straży Pożarnej. Korzyści, jakie będzie miasto miało i tak dalej, tam wieś będzie miała i tak dalej. I tam się werbowało. I był warunek, że najmniej 15 kandydatów musiało być, żeby powołać Straż Ochotniczą. Ale zwykle zgłaszały się 20, 30 i tak dalej. Nie? I tak powstawały Ochotnicze Straże Pożarne. Dostaliśmy takie wytyczne, żeby zawsze jednak opierać się na przykładach. Jana? I teraz, jak w takich góreczkach, mówię o tym, a wasza sąsiednia wieś, Wielkie Góreczki, już mają 3 lata straż. A wy co? To te ambicje od razu działały, że my też musimy mieć, i to wpływało na to takie, że się społeczeństwo mobilizowało. Organizował gminne i powiatowe zawody strażackie w celu podnoszenia sprawności strażaków. Ja jeszcze po 2 latach pracy w Rawiczu wprowadziłem system, że to, co mamy dzisiaj, że zawody były równocześnie z użyciem sprzętu i pompowaniem wody. A więc był sprawdzian sprawności chikrawki, węży i tak dalej. I zawody jeszcze to dawały, że straże otrzymywały, zawsze szliśmy, starosta ufundował 1. nagrodę, tam drugi taki. Pamiętam, jechałem z Lublina, z Rawicza na pomoc, takie ćwiczeń do powiatu kaliskiego. I w powiecie kaliskim przejeżdżał premier Składkowski na uroczystości zjazdu legionów w Szczypiornie. I ten premier Składkowski ufundował nagrodę dla najlepszego naczelnika straży. Koń z uprzężą. Taka nagroda była. Jak straż w zawodach miała występować wszystko, to ja pamiętam jeszcze pierwsze zawody, to były 3 straże mundurowane, a wszyscy w cywilu, prawda? To plan zrobiliśmy, w 2 latach wszystkie straże muszą mieć czapki, rogatywki. W 1936 roku odbyły się w Łodzi przeszkolenia 7. stopnia dla oficerów pożarnictwa. Jak w przeszkoleniu na oficerów przyszłych, to powiedzieli nam, będziecie pionierami pożarnictwa polskiego. Jednolity system w całym państwie, szkolenie, wszystko i tak dalej. Wychodziły już potem statuty, potem regulaminy, programy szkolenia. Wszystko nowe, co obowiązywało na cały kraj. Władysław Pilawski ukończył ten kurs jako jeden z najlepszych, co zaowocowało awansem na aspiranta pożarnictwa. Pod koniec 1936 roku Pilawski objął stanowisko instruktora powiatowego również w Krotoszynie. Od tej chwili sprawował nadzór nad 2 powiatami. W powiecie rawickim miałem 46 straży, a w krotoszyńskim 60. Tak, to miałem jakieś około 120 straży. Pełniąc nadzór nad 2 powiatami, poruszał się głównie rowerem oraz autobusem. Jak przyszedłem, może 2 miesiące byłem, no środka lokomocji nie mam, nic, jeździć nie mogę. I starosta mnie zawezwał, że Wydział Powiatowy kupi tam rower. Ja miałem pensję wówczas 130 zł. Właściwie 100 zł była pensja, 30 zł ryczałt na wyjazdy. A rower kosztował 100 zł, 110, prawda? Ale potem to byłoby dzisiaj niemożliwe. Starostem, tak w rozmowie z starostem mówię w Rawiczu, że chętnie bym motocykl, już troszkę mam, ale to. Poszedł tam do kasy, gdzieś przyszedł i mówi, wie pan, to był styczeń 36 roku. Mam w budżecie subwencje dla studentów, które będą wypłacane dopiero w październiku i listopadzie. Z tych pieniędzy studentów dam panu pożyczkę, ale z zastrzeżeniem, że do listopada musi pan to spłacić, prawda? No, dziś to byłoby przewinienie, nie? Bo pieniądze przewidziane na inny cel wydano, nie?
ale załatwiono dwie sprawy, bo i studenci dostali, i ja dostałem. Kolejny awans otrzymał po roku. 18 grudnia 1937 Władysław Pilawski został mianowany na młodszego instruktora. 99% to była po prostu obsługa ochotniczych straży pożarnych. A więc organizowanie nowych straży, wprowadzanie jednolitej organizacji, bo jak wyszła ustawa, to wyszedł statut jednolity, wszystko dopiero zaczęto ujednolicać organizację ochrony przeciwpożarowej w państwie, bo tak to było według trzech zawodów. Potem szkolenie, plany wyposażenia, no konserwacja, utrzymanie sprzętu i tak dalej. Przez pierwszy okres swojej działalności Władysław Pilawski dążył do zapewnienia jak najlepszej sprawności operacyjnej oraz właściwego wyposażenia w sprzęt pożarniczy jednostek straży. Ja na przykład na powiecie już robiłem plany, że w tym roku każda straż musi już posiadać najmniej 30 metrów węży. Dzisiaj 300 metrów mają, a wówczas to taki początek był, nie? Istniejące strażnice, zlokalizowane najczęściej przy kuźniach, wymagały gruntownego remontu. Większość remiz była drewnianych. Po pewnym okresie zniszczone, przeciekały wszystko, więc prowadziliśmy specjalną akcję remontu strażnic dla straży. Teraz były też przypadki, ja w powiecie rawickim miałem dwie straże, które nie miały w ogóle strażnicy. U jednego z gospodarzy w stodole stał sprzęt. Strażnice, tu w Wielkopolsce, to była taka pewna tradycja. W Rawickim na przykład jakieś 50% strażnic było budowanych równocześnie z kuźnią wiejską. I teraz kowal za użytkowanie tej kuźni musiał utrzymać, konserwować i cały budynek i sprzęt straży pożarnej. Duże znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego miał system alarmowania przed pożarem. Osiedla i miasta, gdzie była elektryczność, to już przeszły na syreny elektryczne i tak dalej. Poza tym generalnie punktami meldunkowymi o pożarach były też posterunki i komisariaty policji, prawda? Na przykład w Czankowie nie było punktu alarmowego straży. W straży nikt nie urzędował, a policja zbierała budynki, włączanie syreny było na policji. Od 1 kwietnia 1939 roku młodszy instruktor pracował w Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu jako referent do spraw szkolenia i techniki pożarniczej. W tym celu ukończył również kurs uzupełniający techniki pożarniczej oraz odbył praktyki w zakładach Lilpop, Rau i Lowenstein produkujących motopompy pożarnicze Syrena. Po kursie przeprowadzał szkolenia dla mechaników obsługujących motopompy, a także był uprawniony do odbioru nowo nabywanego sprzętu przez straże pożarne. Ja byłem przeniesiony do Poznania, to bardzo dużo czasu, znaczy służbowego, czynnością w mieście Poznaniu. Przygotowanie obrony przeciwlotniczej na wypadek wojny. To byliśmy bardzo zaangażowani. Szkolenie ludności, po prostu opróżniania strychów, ta cała akcja była prowadzona i to nas bardzo absorbowało. Działania Pilawskiego zostały przerwane przez wybuch II wojny światowej. W Rawiczu to miałem możliwość tylko obserwowania pierwszego wkroczenia wojsk niemieckich na teren Polski, ale nam nie wolno było strzelać. I kawaleria wkroczyła do wsi Ostoje i Jeziorno, prawda? Pochodzili po tej wsi i się wycofali. A myśmy na obrzeżu stali, no dalej byśmy ich nie puścili, nie? Ale był zakaz strzelania. Od Kutna wraz z Armią Krajową zaszedł szlakiem bojowym aż pod Chełm. Chełm Lubelski już teraz w tym okresie był zajęty przez wojska radzieckie. Natomiast Niemcy zajmowali Lublin, Krasnystaw, a myśmy się znaleźli w strefie neutralnej.
To był wówczas ten spór o granice pomiędzy Rosją a Niemcami. I potem jednak granice ustalili na Bugu i Rosjanie się wycofali na linię Bugu. Dowódca, major Rot, zarządził zebranie, na którym wywiązała się dyskusja, na jaką stronę przejść, sowiecką czy niemiecką. Zrobił zbiórkę oficerów, było nas 21, i powiedział, wojna jest skończona, przegraliśmy, ale walczyć będziemy nadal. Dlatego samego daje propozycję, rozważenia, czy pójdziemy na stronę rosyjską, czy na stronę niemiecką. I jeszcze tak postanowił, kto mówi dobrze po niemiecku, no się zgłosiłem, i jeszcze kolegę jednego, który po rosyjsku. I przebraliśmy się w cywil, my w dwójkę, ja koń mi pojechałem na strefę, gdzie już byli Niemcy, a kolega pojechał, gdzie byli Rosjanie. Ja wróciłem, pierwszy, podaję. No jest porządek, ogłoszenia po niemiecku, tamto wszystko, ale tak dalej. A ten kolega, który był po stronie rosyjskiej, to niestety najwięcej krytykował Żydów, że czerwone opaski mają i zgłaszają Polaków, aresztowania już są i tak dalej. Mimo to na zebraniu, które odbyliśmy o tym ci oficerowie, wierzyli w to, że Rosja jednak pójdzie z nami razem na Niemców i razem będziemy walczyć. I dlatego deklarowali przejście na stronę rosyjską. Ja i dwóch kolegów, jeden z Pruszkowa, drugi z Bydgoszczy, uznaliśmy, że pójdziemy na stronę niemiecką. I dowódca nasz mnie nawet pochwalił, straż powinna działać w czasie tego i tak dalej. No, myśmy zostali w tej strefie i cofnęliśmy się, a ci koledzy, którzy byli tam, wszyscy zginęli w Katyniu, bo przeszli na stronę rosyjską i od razu ich do obozu wzięli. Jednakże obecni tu Niemcy nie przyjmowali Polaków do służby pożarniczej. W poszukiwaniu pracy wyjechał do Generalnej Guberni, gdzie nawiązał kontakt z polskim kierownictwem nad strażami pożarnymi. Został wyznaczony komisaryczny kierownik techniczny pożarnictwa na Generalnej Guberni, Polak. I ja, jak w tym Poznaniu nie miałbym, to ja wyjechałem do Warszawy i ten kierownik techniczny, ale to już kiedy, tak, w marcu, w szkole pożarniczy zorganizował oddział zawodowej straży pożarnej składający się z samych oficerów. Bo najwięcej oficerów było ze wschodu, do Warszawy, no z zachodu też. I żeby nam stworzyć możliwości przeżycia, pracowaliśmy jako strażacy, pensję strażaka, skoszarowani własnym utrzymaniem. I tam byłem 2 miesiące. Dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego Pilawski w lipcu 1940 roku został skierowany do Lublina na zastępcę instruktora pożarniczego dystryktu. I po 2 miesiącach zostałem zawezwany przez kierownika technicznego i proponuje mi właśnie ten Lublin. Ja mówię, już tu w Warszawie troszkę się zaklimatyzowałem, wolę tu zostać, potrzeba jest taka, musi pan jechać. No i w ten sposób zostałem wysłany do Lublina. I to były moje w okresie okupacji najlepsze lata. W tym okresie spotkał się z pułkownikiem wojska Józefem Spychalskim, który zwerbował przyszłego pułkownika do działalności konspiracyjnej Armii Krajowej, strażackiego ruchu oporu Skała w Lublinie i w Warszawie. W Warszawie zakłady produkcji amunicji na Żoliborzu, prawda? I to bardzo blisko było naszej szkoły, myśmy tam pierwsi pojechali i tak dalej. Jak Niemcy przyjechali, 3 słuchaczy przyszłych oficerów zastrzelili, prawda? Na stanowiskach. Czasem młodość była za lekkomyślna, bo leżał na stanowisku i strumień wody skierował nie w kierunku na to, tylko obok, nie? Tak. Potem to już osobiście uczestniczyłem. Przy pożarze pod Trawnikami na Wieprzu most się spalił drewniany, prawda? No to myśmy celowo jechali tak wolno,
poniszczyć nawet oponę i powiedzieliśmy, nie mogliśmy dojechać w czas, bo opony. I dostaliśmy w te opony, wyposażenie i tak dalej. Nie? Także były takie akcje. W Lublinie pamiętam, to były centralne warsztaty naprawcze samochodów wojskowych. Cały zakład spalił się. Zorganizowani w ruchu strażacy zajmowali się również transportem rannych partyzantów, ukrywaniem ich, przewożeniem broni i pomocą dla ludzi potrzebujących. Pułkownik Władysław Pilawski szczególnie wspomina pożar w getcie na Nalewkach. Między innymi od Żoliborza aż po Nalewki, Nalewki tam było getto, to również pożary na terenie getta. Jeżeli się paliły w getcie domy zamieszkałe przez Żydów, nie wolno nam było pojechać. Ale pamiętam, były teraz fabryki. Między innymi była wytwórnia obuwia wojskowego niemieckiego. I ta się paliła. I myśmy do tego pożaru wyjechali. Prawda? Teraz ten pożar udało nam się nawet stosunkowo szybko ugasić. Prawda? I akcje to jeszcze tak strażacy. Żydzi nie mieli w ogóle wody okresami. To wylewali, znaczy strumień wody skierowali na balkon, na tamto, a Niemcy do tych Żydów zaraz strzelali. Prawda? Do nas jednak nie, ale przyszli, jeszcze ktoś tylko to zrobi, to będzie też zastrzelony. Prawda? Taka forma była. Teraz już kończymy akcję, a jeden z podoficerów przychodzi do mnie, mówi, żeby mnie uprzedzić, że mały chłopiec żydowski podbiegł do samochodu, wsadzili go do beczki i co teraz zrobić? No, mówię, musimy ryzykować. Niemcy kontrolowali, ale znowu jak straż jechała, pusty zbiornik, prawda? No bo gasiliśmy, to tam nie przepuszczali. I tego Żyda, tego żeniotka, no jakiś 5-6 lat miał, taki chłopaczek mały, wywieźliśmy. I co najciekawsze, że po wojnie, to był rok może jakiś 59, 60, jestem w Wrocławiu i tamtejszy komendant wojewódzki mówi, że tu jest dyrektor zakładu, przyszedł, chciałby się ze mną koniecznie widzieć. No i przyszedł, prawda? To był ten Żyd wywieziony. Burzyński się nazywał, prawda? Poszedł, on był dyrektorem jakiegoś zakładu Bławaty, tam wszystko i teraz jeszcze paczkę przyniósł dla mnie, koszulę i tak dalej, z wdzięczności, że ten. A ja mówię, a skąd pan wie, że ja tam byłem, prawda? A on mówi, ten podoficer, który go wyciągnął już po powrocie do straży i zaprowadził do jakiejś rodziny, to z nim miał kontakty i mu opowiedział, jak to przebywało. I on do komendanta wojewódzkiego, że podobno zastępcą komendanta jest taki i taki, jak będzie, żebyście mnie zawiadomili. I tak się z nim spotkałem. Tak, to są przypadki ludzkie takie. Jak front się zbierał, to ja żonę wywiozłem do Piotrkowa. Tam żona miała siostrę, jej mąż był lekarzem, warunki były, wszystko. I później już pojechałem też, z Lublina wyjechałem, z ostatnimi transportami, bo już Rosjanie wkraczali. I z Piotrkowa pojechałem do Krakowa. I w Krakowie pracowałem w straży u kierownika technicznego pożarnictwa. Od września do stycznia, do wyzwolenia Krakowa. Tuż po wojnie oficer pożarnictwa został skierowany na stanowisko komendanta zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu. No, w Poznaniu straż zawodową bardzo szybko zresztą zorganizowali, tylko bardzo wielkie były zniszczenia. No, Poznań był w ogóle, strażnice też, bardzo wielkie zniszczenia. I jeszcze pewien mały okres strażacy walczyli z tym, znaczy pod przymusem brali Polaków. Rosjanie i
i informacja polskiego wojska. To po mieszkaniach chodziła, młodzież zabierali i młodzież nacierała na cytadelę. Tak. I tam też polscy strażacy byli, ale żaden nie zginął. 10 marca 1945 roku po przybyciu do stolicy Wielkopolski okazało się, że funkcję tę piastował już kapitan pożarnictwa Jan Teichert, wobec czego Władysław Pilawski objął stanowisko jego zastępcy. Wkład przyszłego pułkownika w rozbudowę budynków Straży Pożarnej w Poznaniu był nieoceniony. Budynki przy ulicy Masztalarskiej i ulicy Grunwaldzkiej wyremontowano, a także rozbudowano warsztaty samochodowe, sprzęt łączności, stolarnie, warsztaty krawieckie i szewskie. Z racji tego, że większość strażaków była wyuczonymi rzemieślnikami, prace remontowe mogli wykonywać sami. Władysław Pilawski stworzył podwaliny dzisiejszej Szkoły Aspirantów Pożarnictwa, której budowę rozpoczęto w 1949 roku. Pilawski był bardzo zżyty z poznańską załogą, która stanowiła rodzinę, wzajemnie się wspomagając. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 4 lutego 1950 roku o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji, Władysław Pilawski 22 czerwca 1950 roku otrzymał wezwanie do Komendy Głównej, gdzie pułkownik Chmura Łazarski oświadczył mu, że przenosi go do pracy w Komendzie Głównej. Pilawski nie wyraził zgody na przeniesienie z racji trudnej sytuacji rodzinnej, a także z powodu niedokończonych prac związanych z budową nowej strażnicy. Komendant uznał jego argumenty za słuszne, a Pilawski przystał na propozycję czasowego oddelegowania do Komendy Głównej. Tutaj wraz ze współpracownikami opracował przepisy wprowadzające nową strukturę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej. Zasadnicza zmiana była taka, że powstały komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie i ten, jako organy państwowe. Miały uprawnienia organów państwowych, wydawania zarządzeń pokontrolnych wszystkich. A przed wojną to były jednostki samorządu terytorialnego. I dlatego samego właściwości. Jak ja na przykład zrobiłem kontrolę w Rawiczu, w Młynach i wszystkich, nie miałem uprawnień wydać zarządzenie pokontrolne. To musiałem przygotować dla Wydziału Bezpieczeństwa Starostwa i oni w moim imieniu tam wydawali te zarządzenia. A tu staliśmy się samodzielnymi jednostkami. Ja jeszcze tak powiem, że się zmieniło. W 50 roku, jak ustawa o ochronie przeciwpożarowa wyszła, to była na wzór obecnej Państwowej Straży, że straże miały wyjść z samorządu, z powiatu, wszystko, jako samodzielne jednostki. Ale potem powstał nowy podział administracji państwa, prezydia rad narodowych, organa państwowe zlikwidowane. I pamiętam, byłem na posiedzeniu w Radzie Ministrów, minister Rówiński prowadził, i straże pożarne muszą wejść w skład prezydiów. To jest jednolita władza państwowa i poza tą władzą nie mogą być żadne jednostki. I my tylko wyważyliśmy tyle, że była komenda wojewódzka przy prezydium Wojewódzkiej Rady, komenda powiatowa przy komendzie powiatowej. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych nie posiadał już takich uprawnień, jakie posiadał do roku 1939. Bo proszę sobie wyobrazić, że Związek prowadził szkolenie oficerów, i mianował oficerów, prawda? A teraz już zadania, szkolenia, techniki, wszystko przejęła Komenda Główna. Polska straciła strasznie dużo sprzętu, szczególnie samochodów, w 1939 roku. Było polecenie, że straże mają się ewakuować na wschód, co było na wschodzie z samego Poznania. To na wschodzie pod Kowlem było 9 samochodów, prawda? W tym 3 Fiaty zupełnie nowe i Rosjanie wszystko zabrali. Także ten pierwszy okres to było głównie, że z tych cmentarzy, z samochodów starych się wybierało co możliwość, remontowało się i dostosowywało się. I dopiero 2 lata później były pierwsze przydziały z UNRY. Ale to były samochody ciężarowe, które przebudowali, dostosowaliśmy. Zresztą doskonale zdały egzamin, bo technicznie sprawne były rzeczywiście i to była olbrzymia pomoc.
I dopiero w roku 52, koniec, to pierwsze samochody podwozia, Fordy V8, zakupiono dla Polski i już w polskich zakładach, w trzech zakładach, były przerabiane na samochody pożarnicze. No a potem zlikwidowano wszystkie polskie fabryki sprzętu pożarniczego. Wszystkie skomasowano i upaństwowiono. W tym okresie działalności Władysława Pilawskiego zaczęła się coraz bardziej interesować Służba Bezpieczeństwa. Zapadła decyzja. W Komendzie Głównej zwolniono wszystkich naczelników wydziałów, dwóch zastępców, w województwach wszystkich komendantów wojewódzkich i około 80% komendantów powiatowych. I na te stanowisko powoływano podoficerów, dla których zorganizowano kursy 6-tygodniowe i po 6 tygodniach przejmowali stanowiska komendantów wojewódzkich, zastępców i tak dalej. Muszę powiedzieć, że ludzie ci zostali strasznie skrzywdzeni, bo nie mogli podołać tym obowiązkom. Indywidualne osobistości były, które uzupełniły kwalifikacje ogólne, matury składali zaocznie wszystko i wyróżniali się nawet w pracy w pożarnictwie. Ale 80% co najmniej to nie odpowiadało tym wymogom. Ta akcja objęła również moją osobę. Tuż w 1953 roku po raz pierwszy byłem na konferencji u wicepremiera Mintza. Te konferencje trwały 2-3 w nocy i mniej więcej o 2:30 skończyła się konferencja, gdzie były omawiane budżety, plany inwestycyjne dla pożarnictwa i dla innych działów. Wychodząc w korytarzu, spotyka mnie trzy osoby, pokazują legitymację Urzędu Bezpieczeństwa i mnie zabierają. Grożono mu, że jeśli nie przystanie na stawiane mu zarzuty i propozycje, może już nigdy nie zobaczyć swojej rodziny. Nikt nie będzie wiedział, co się z nim stało. Zabrali mnie do Ministerstwa Bezpieczeństwa i początkowo zarzuty, że w okresie okupacji wysuwałem się Niemcom, że rodzina klerykalna, tamto wszystko i w żadnym wypadku nie mogę być komendantem. Było ich 3, zmieniali się. Jak przyszedł następny, to rozpoczął zupełnie coś innego. Pana bardzo cenimy. Chcielibyśmy pana utrzymać, ale państwo obiecujemy, że będzie pan komendantem głównym, ale jak się otrzymuje od państwa tak wysokie stanowisko, to trzeba przyjąć i pewne zobowiązania. Zobowiązania miały polegać na tym. Pierwsze to scharakteryzować aparat kierowniczy z okresu okupacji. Polacy i wskazać, którzy współpracowali czy służyli Niemcom. Drugi postulat był, ja miałem brata bliźniaczego księdza, siostrę zakonnicę, a jeszcze księdza infułata w Poznaniu, to wszystko wiedzieli, mieli spisane. I znowu od nich uzyskiwać wszystkie zalecenia, listy, ten kruki i tak dalej i przekazywanie do bezpieczeństwa. I trzecie jeszcze takie zadanie to było w Komendzie Głównej. Już byli naczelnicy wytypowani do zwolnienia, a jeszcze podać charakterystykę innych osób i wskazać, które nie są godne zajmować takie stanowisko w Polsce Ludowej i tak dalej. No kategorycznie odmówiłem, to zagrożono mnie zwolnieniem. Nawet tak oświadczyłem, pamiętam jak dzisiaj, mogę być robotnikiem i Polsce służyć, ale nie zgadzam się na to. Czy Służba Bezpieczeństwa prowadziła taki system, że jak mnie zabrali, prawda, to mówili, nikt nie wie, że was zabraliśmy dzisiaj. Jak nie ulegniecie naszym wymogom, to możecie stąd już nie wyjść. Jeszcze takie sytuacje, wy macie wyjątkową sytuację rodzinną, chore dziecko, to chyba tak kochacie, że pójdziecie na wszystko, żeby nie skrzywdzić dziecka, bo jeżeli ten, to dziecko, co ono zrobi? Prawda? No odmówiłem drugi raz
I teraz trzeci raz z Komendy Głównej wychodzę i przy przystanku tramwajowym stoi tych samych Czech. Znowu mnie zabrali. Teraz już wszystkie oświadczenia musiałem pisać na piśmie, że się nie zgadzam, że tam uzasadnienie, dlaczego nie, bo przedtem było wszystko ustnie tylko. Też samą noc znowu i rano, jakby napisałem, że się nie zgadzam, wszystko dowody są, no to w najbliższym czasie będziecie zwolnieni. I może 10 dni minęło i komendant główny mnie woła, podaje, dostałem polecenie, no ja nic nie mogę tu pomóc i 3-miesięczne wypowiedzenie z zakazem pracy w służbie pożarniczej. Po zwolnieniu z Komendy Głównej Straży Pożarnych nie znalazł zatrudnienia w służbach pożarniczych. Powstała wówczas pracownia przeciwpożarowa w Biurze Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego. Biuro to prowadziło budowę huty Lenina. I tam był kierownikiem inżynier Borkowski. To był najbogatszy człowiek przed wojną Warszawy. Bracia Bradbor trzy fabryki mieli. I on mówi, no co ten system komunisty, czy tacy to głupcy są? Wy miałem komendantem, byliście powiatowym przed wojną i niepewny politycznie, a ja tutaj burżuj. Każde wakacje spędzałem w Szwajcarii, tam to opowiada. I ja jestem pewny politycznie, nie? A ja przypuszczam, że to była polityka ich, że tego inżyniera jako fachowca dobrego wykorzystywali. I on był moim szefem. W międzyczasie przyszło pismo z Komendy Głównej, że jestem niepewny politycznie i niedopuszczony do pracy z aktami tajnymi. A cała huta Lenina była tajna. I teraz ten inżynier Borkowski mnie woła. Ci idioci tak coś przysłali. Panie Władysławie, tak się umawiamy. Ja z kancelarii tajnej pobieram materiały, panu przekazuję, pan je opracowuje, pan mnie odda, ja oddam znowu do kancelarii tajnej. I tak 3 lata tam pracowałem. Dzięki pracy w biurze Władysław Pilawski pogłębił swoją wiedzę głównie z zakresu wymagań przeciwpożarowych, budowlanych i instalacyjnych. W grudniu 1956 minister, wiceminister spraw wewnętrznych zarządził ogólnokrajową odprawę komendantów powiatowych i wojewódzkich. To było jakieś 400 osób. W sali, tam w Domu Kultury, w Pałacu Kultury, to zebranie było i tam zaczęli się domagać, Pilawski musi wrócić i tak dalej. I za 2 dni wiceminister Antosiewicz mnie wzywa do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ja go dobrze znam, jak ja byłem komendantem w Poznaniu, on był szefem UB w Poznaniu. No i on mi zaproponował, żebym wrócił do pożarnictwa i zaproponował nawet komendanta głównego. Ja odmówiłem, stwierdzając, że komendant główny to jest pozycja polityczna, ja się na to nie nadaję, no i najwyżej i potem, ale mówią tydzień namysłu, zgodziłem się na zastępcę dla spraw technicznych. I w ten sposób wróciłem do służby. I taki jeszcze zbieg okoliczności był, to był rok 57, 1 marca rozpocząłem pracę, a w czerwcu był Międzynarodowy Kongres, CTIF to się nazywało, Pożarnictwa Międzynarodowego. I tam mnie wybrano na delegata do tej organizacji. I 22 lata przez to byłem delegatem tamtej organizacji. Tylko pozycja moja bardzo wzrosła, jak tam ci mnie wybrali i podkreślali fachowość i tak dalej, że się ze mną stykali tamto. Także pamiętam, jak minister ten powiedział, no to będziecie teraz stałym delegatem na zagranicę. W szkole były 2 roczniki. Przyjęte kandydatów na oficerów z wymogiem tylko podstawowe wykształcenie. To teraz, żeby tych ludzi nie skrzywdzić, z drugiej, zorganizowaliśmy tam przeszkolenie ogólne, żeby ten, z tym, że wprowadziliśmy, że najmniej małą maturę musi mieć, prawda? I w ten sposób się złagodziło troszkę to zamieszanie, które nastąpiło w tym.
ale do pożarnictwa wróciło może jakieś 80% przedtem zwolnionych starszych, dobrych fachowców. Wówczas najważniejszym zadaniem było kształcenie kadry. Jak szkoła powstała i już była roczna szkoła, potem 3-letnia, a teraz już wyższa uczelnia, to wszyscy oficerowie, którzy musieli uzupełniać wykształcenie. Ja miałem duże kłopoty, bo mnie zrobili przewodniczącym komisji, minister, prawda? I teraz na to uzupełnienie, prawda, nie wypadało mi chodzić, tylko przewodniczący komisji uzna. Ja już 3 książki napisałem, pożarnicze, wszystko, i komisja uznała, że kwalifikacje są równe tamtym, tej szkole, że podstawowe ma, nie? To nas 3 takich było. Ale jednak było uzasadnienie. Ja już wówczas napisałem 4 książki fachowe, bo to tu, co tu jest, to są historyczne. A wówczas to fachowe napisałem, nie? Zasady zabezpieczenia zakładów przemysłowych, taka książka była, instalacje alarmowe. I jeszcze 3 było, pyły, wybuchy i tak dalej. Te 3 książki decydowały o tym, że uznano moje kwalifikacje za tak wystarczające. Są w karierze każdego strażaka momenty, które stanowią prawdziwy egzamin odwagi i męstwa. Taki sprawdzian nie ominął również pułkownika Pilawskiego, który po latach wspomina największe pożary w jego karierze. Czechowice jako rafineria została oddana do użytku, chociaż proces inwestycyjny wybudowania zakładu nie był dokończony. Między innymi olbrzymie zbiorniki ropy nie posiadały instalacji piorunochronnej. W jeden ze zbiorników uderzył piorun i zapalił się ten olbrzymi zbiornik. W obwałowaniu tego zbiornika były jeszcze 3, czyli w sumie 4 zbiorniki. Straż dosyć skutecznie już obejmowała sytuację i w międzyczasie naczelny inżynier zakładu, który zginął zresztą, doprowadził zimną wodę do palącego się zbiornika od dołu. Wiadomo, gorąca ropa, jak dostała dopływ zimnej wody, nastąpiła erupcja i wykipienie połowy pojemności zbiornika. Wykipienie tej ropy spowodowało objęcie wylewiskiem wszystkie 4 olbrzymie zbiorniki. I zapaliły się pozostałe zbiorniki również. I to powodowało, że kilka dni trwała akcja ugaszenia pożarów tego dużego obszaru i tych olbrzymich zbiorników. Pożar Stomila to przypadek zrządził, że dostali jakieś środki chemiczne, które nie były rozeznane i zmagazynowano je w magazynie obok hali produkcyjnej. W hali produkcyjnej powstał pożar i niestety przeszedł do tego magazynu. Tamten płyn się rozlał i spowodował, że cały obszar hali produkcyjnej Stomila był objęty pożarem. Najwięcej zniszczeń spowodowało zniszczenie, znaczy, działów produkcyjnych. Te taśmy produkcyjne, które tam były, uległy całkowitemu zniekształceniu na skutek wysokich temperatur, jakie wystąpiły. I musiało być całe wyposażenie zakładu wymienione. To spowodowało olbrzymie straty w gospodarce narodowej. Obraz skuteczności działania straży między innymi podaje niemoc straży w tym przypadku. Duże samochody z motopompami 3200 litrów na minutę to były tylko czeskie Tatry i były one sprowadzane z Białegostoku, z Gdańska, z Warszawy, z Poznania, z Rzeszowa, a więc takich odległości, że wkroczenie ich do akcji ratowniczej trwało kilkanaście godzin. Stąd nie można było zapewnić skutecznego gaszenia. Duże pożary powodowały,
że do ich ugaszenia były potrzebne bardzo wielkie ilości środków gaśniczych, wody, ale w szczególności piany. Dopiero uruchomienie krajowej produkcji samochodów ciężkich o większych wydajnościach gaśniczych stwarzały perspektywy, że straże otrzymają sprzęt, który skutecznie będzie mógł być użyty nawet do pożarów większych. Do lat 1970 straże dysponowały tylko samochodami i pompami o wydajności 800 litrów na minutę. Nie starczyło to na gaszenie nawet średnich pożarów. W wyniku uchwały nr 15 razy ministrów po katastrofalnych pożarach w Czechowicach, w Stomilu, w Elanie, w Toruniu, na podstawie uchwały Rady Ministrów uruchomiono produkcję starów z pompami o wydajności 1600 i jelczy z wydajnością 3200. W pewnym stopniu to poprawiło stan wyposażenia straży, jednak zmiana zadań straży, szczególnie przejęcie pełnych zadań w zakresie ratownictwa powszechnego, wymagało wyposażenia straży w dodatkowy sprzęt ratownictwa technicznego. I dzisiaj z zadowoleniem możemy powiedzieć, że już krajowe zakłady produkują nadwozia, na co prawda zagranicznych podwoziach, ale odpowiadające standardom jednostek ratownictwa i gaśniczego. Czy do roku 1970 samochody pożarnicze produkowały zaledwie 2-3 zakłady. Miały monopol na produkcję. To wpływało na to, że nie było odpowiedniej jakości tych i nie dążono do po prostu zapewnienia większej skuteczności gaśniczej tych samochodów. Dopiero konkurencja przy otwarciu granicy z Zachodem spowodowała, że teraz mamy polskie zakłady produkujące super nowoczesne samochody odpowiadające standardom ogólnoeuropejskim. Samochody gaśnicze w tym okresie były tylko przygotowane do gaszenia pożarów. Miały namiastkę wyposażenia technicznego i straże pożarne nie były przygotowane do wykonywania zadań w zakresie powszechnego ratownictwa. Dzisiaj mają aparaty do cięcia metali, mają podnośniki, poduszkowce, a więc sprzęt, który przy umiejętnym wykorzystaniu daje skuteczną działania w ratownictwie powszechnym, najpopularniejsze w ratownictwie katastrof drogowych. Władysław Pilawski funkcję zastępcy komendanta głównego Straży Pożarnych pełnił przez 22 lata i z tego stanowiska przeszedł na zasłużoną emeryturę. W tym czasie godność generalska przysługiwała tylko komendantowi głównemu. Pan generał Zygmunt Jarosz uzyskał tą godność generalską, bo niewątpliwie Władysławowi Pilawskiemu, pułkownikowi pożarnictwa, godność generalska na pewno przysługiwała poprzez zasługi, które wnosił do służb ratowniczych i przez to, co swoim życiem czynił i tworzył na rzecz właściwego budowania bezpieczeństwa obywateli w naszym kraju, bo to tak trzeba postrzegać naszą służbę. My nie służymy sami dla siebie, tylko my służymy społeczeństwu. I tak tego nas uczył pułkownik Pilawski, że my mamy być służebni wobec społeczeństwa, służebni wobec ojczyzny, że nie żądać i oczekiwać, ale raczej dawać, a następstwem tego dawania jest ewentualna ocena i zasługi, które ewentualnie się przypisuje nam wszystkim. Mówiąc o pułkowniku Pilawskim, nie można pominąć jego udziału w międzynarodowej współpracy straży pożarnych. Utrzymywał kontakty z jednostkami ochrony przeciwpożarowej m.in. w Austrii, Czechosłowacji, Francji, RFN, Szwajcarii, Włoch i Belgii. O tym, że współpraca układała się dobrze i była efektywna, świadczą liczne międzynarodowe odznaczenia, które pułkownik otrzymał z 8 krajów.
Pułkownik został wielokrotnie odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy, komandorskim i kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, złotym medalem za zasługi dla obronności kraju, złotym znakiem Związku OSP, medalem honorowym imienia Józefa Tuliszkowskiego oraz wieloma innymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi. W ramach CTIF powstała książka Die Feuerwehren Museen der Welt, czyli Straże Pożarne w Świecie. W książce tej przedstawiono historię organizacji ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych krajach. Władysław Pilawski opracował rozdział dotyczący ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Pasją pułkownika Pilawskiego było od zawsze dokumentowanie historii pożarnictwa polskiego. Wraz z przejściem na emeryturę mógł się temu zajęciu całkowicie poświęcić. Jego publikacje są wydaniami pionierskimi w dziedzinie pożarnictwa, w której dotychczas występowały duże braki. Do dziś Władysław Pilawski wydał 13 publikacji książkowych, które porządkują i systematyzują historię pożarnictwa. Oprócz publikacji związanych z pożarnictwem, Władysław Pilawski wydał 3 książki o swojej nadnoteckiej ziemi czarnkowskiej. Pułkownik przejął przewodnictwo w Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, ukierunkowując swoją działalność w zabezpieczaniu danych źródłowych przez umieszczanie ich w izbach tradycji, muzeach, w organizowaniu sympozjów o tematyce historycznej oraz wydawaniu publikacji o tematyce historyczno-pożarniczej. Pułkownik w stanie spoczynku to człowiek, który przyczynił się do rozwoju produkcji i usług w zakresie sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz do organizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpożarowej. To, o czym myśmy 20-30 lat temu marzyli, to dzisiaj się zrealizowało. I dzisiaj zazdrościć można naszym młodszym kolegom, że dysponują sprzętem, który przy bardzo umiejętnym wykorzystaniu dobrej fachowości załogi dają skuteczną gwarancję ugaszenia nawet największych i najcięższych pożarów. Niech mi będzie wolno wyrazić ogromną wdzięczność panu pułkownikowi Władysławowi Pilawskiemu za wszystko, co uczynił dla Straży Pożarnej, za wszystko, co uczynił dla naszej ojczyzny, za wszystko, co uczynił dla naszego narodu. Dziękuję mu za wspaniałe jego życie, za troskę o nas, o młodsze pokolenie, za całe zaangażowanie, za znakomite serce i dar ducha, który zaszczepia w nas, młodszym pokoleniu, tego oddania społeczeństwu, tego oddania profesji i tej misji służenia ojczyźnie. Warto jest służyć Polsce. Warto służyć Polakom.